Cześć kochani, witam Was w niesamowicie ważnym dla mnie odcinku. Odcinku, w którym obejrzycie przemianę metryki pokoju. Pokoju, w którym może nie zmieniło się dużo, bo nie zmienialiśmy koloru ścian, jakiegoś wystroju, ale zmieniło się łóżko i meble. Czyli no, tylko trochę, tak, można powiedzieć. Chociaż dla mnie ten pokój wygląda całkowicie inaczej. Chcecie zobaczyć? Chodźcie. Martyna? Tak? Jak tam? Wiadomość o zmianie łóżka. Fajnie. Fajnie? Cieszysz się? Tak. A dlaczego tak bardzo się cieszysz? Bo zawsze nie mogę się na górze bawić, a teraz bardzo mogę. Będziesz się mogła bawić i tylko dlatego się cieszysz, że będziesz mogła bawić na łóżku? A dlaczego jeszcze? Bo to łóżko jest niskie i mogę sobie siedzieć. Możesz na nim, tak, możesz sobie na nim siedzieć z kotkiem, tak? A podoba Ci się to łóżeczko, które będziesz miała? Tak? No zobacz, to już się dzieje. Już tutaj Twoje łóżko częściowo jest demontowane. Tato będzie je pewnie dzisiaj rozkręcał. Ewa, zobacz, pusto. Nie ma odwrotu. Nie rozmyślasz się? Nie. Nie? No, będziesz mogła z kotkiem siedzieć. Bo tutaj nie mogę siedzieć i się bawić. No nie, bo to łóżko by było bardzo wysokie. I nie można się na nim do góry brać zabawek i bawić, prawda? No, ale może misiami się bawić. Ale fajne było, nie? To łóżeczko. Tak. Tak. Tak, część różowa. Ale biurko zostaje, biurka się nie pozbywamy. Bo jest różowa. No jest z różowym, ale jest duże, fajne, swobodne. Duże biureczko, biurka się nie pozbywamy. A co ty chciałeś powiedzieć? Ty też się cieszysz, że będziesz z Martynką na nowym łóżku? Ojej, jesteś trochę jeszcze chyba zaszokowana, że to się dzieje, co? Hej. No, idzie metamorfoza. I będzie jeszcze dla ciebie jedna fajna niespodzianka. Nie. Nie powiem. To zobaczysz. Ej, co ty tam robisz? Patrzcie, gdzie oni wleźli. No, a ty kręcisz głową. Wyłaź stamtąd! Wyłaź z tej szafy! Bye bye! No, powiem Wam, że trochę szkoda, bo naprawdę lubiłam tą naszą Ikeę, ale to, co robimy teraz, będzie jeszcze lepsze. Hello. O, wyszła z szafy! A Ty wyłaź z regała! Już! Ciąg stamtąd, kociaku. A? Dziewczyny, idziemy zobaczyć, jak wygląda Martyny pokój? Martyna, tam już nie ma twoich prawie mebli. Są łóżko. No dobra, jest łóżko. Ale jest taka różowa. Różowa. No ale przed chwilą poszło twoje stare łóżko, nasza stuwa. Pokazuj twój pokój. Idź zobacz, jak teraz wygląda. Uwaga! A tu będzie moje miejsce. Co tu będzie stało? Będą koty stały. Koty! Oliwia, jak wygląda siostry pokój teraz? Czego tutaj nie ma? Mebelków. Naprawdę nie ma mebelków? Nie ma. No tak, to zostało. To i ale gdzie jest Martynki stare łóżko? U mamy w pokoju. Nie ma, Martynka pojechało, patrzcie! Jest! Ale jestem zachrypnięta. Nie ma! Zaczyna się dziać. O nie, 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 moje. O nie, 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 nie. Będziemy robić demolkę u Martyny? Martynka jest teraz, słuchajcie, na zakupach w Kauflandzie, a ja kończę jej pokoik. Ona już go widziała, ale to jest co?
Mam dla niej parę niespodzianek. Kociaki. Takie słodki, które na pewno się spodobają. Tutaj są dwie pufy na zabawki, też z wzorem kociaków, które kupicie w Algiku. 7 euro chyba za dwie sztuki. Te kociaki kupiłam za 1,5 euro, a za tego dałam 3 euro. I teraz zabieram się za główną atrakcję. Czyli będziemy przyklejać baletnicę. Ogromną baletnicę. Baletnica naprawdę, ja tak panikowałam. Tak się bałam ją przyklejać. Kocha, żeby po prostu... Nie, no muszę wam pokazać. Co ty tam masz, słodziaku? No Bocci, słuchajcie, nasz kotuś to jest uwielbiany. Ostro. Przytulasz? No ten kotek jest cudowny, powiem wam, że... Już się obudził, skradł nasze serca. Martynki, Oliwki, moje. Jest ale... naprawdę fajne. No, Oliwka, ale mama kończy pracę, bo niebawem przyjdzie Martynka, musimy tą niespodziankę dokończyć. Słuchajcie, baletnica już prawie skończona, jeszcze tylko pozostałe gwiazdki. Tutaj koło łóżka chyba myślę najfajniej. I niespodzianka zaraz będzie gotowa. Kto przyjdzie zaraz tu do nas? Martyna! Do swojego pokoiku, dobra. Zostawały nam, słuchajcie, jeszcze do poprzyklejania czarne gwiazdki. Naprawdę, powiem wam, ta naklejka rewelacja w nakładaniu. Poradzi sobie z nią każdy. Ja się bałam, nawet rozmyślałam, żeby wziąć kogoś tutaj wynająć, żeby wyłożył tą naklejkę. No bo kosztowała naprawdę dużo pieniędzy, bałam się, żeby jej nie zniszczyć. Ale przyklejanie jej jest naprawdę. Naprawdę. Będzie za Martynę. Chowam się, tutaj. O Martynę będzie. Martynę będzie. Przyklejamy kolejne gwiazdki. Ja się boję, mam nadzieję, że po prostu zdążę, niczym oni wrócą. Małe zakupy, mam nadzieję, że uda nam się skończyć. Także tak wygląda gotowa naklejka, baletnica ulubiona Martynki. Ma ona 1,20 m, chyba tak, 1,20 m dokładnie, wysokości. Możecie ją przykleić na meble, możecie ją przykleić na ścianę. Jest naprawdę, naprawdę, naprawdę fajna. Przechodzimy do części dalszej. Okej, kociaki już, słuchajcie, na Martynę czekają. Ten słodki kociak będzie stał na komodzie. No, to też masz słodkiego kotka. Kolejną atrakcją jest nasza piękna pani baletnica. Tak, można. A te dwa malutkie, jeden na parapet, drugi. Bierzemy się teraz za rozpakowywanie. Tak. Na zabawki, które prezentują się, słuchajcie, w ten sposób. My mamy je już u Oliwii. Teraz będą u Martynki. One są, słuchajcie, naprawdę pojemne. Z wzorem kotków. Oliwko, nie wyciągaj, poczekaj. Z wzorem kotków. I zamykane na kryjku. Mogą służyć jako pufy do siedzenia, mogą służyć jako pufy na zabawki, po prostu są naprawdę fajne, a nam tu będą bardzo pasowały. Także jeden już jest. Na siwej ścianie pojawiły się gwiazdki, które widzicie, i teraz stoi tutaj domek. W miejscu, gdzie poprzednie stało łóżko z Ikei, regał i szafa, teraz pojawiły się białe, cudowne meble firmy Roba, w których ja się po prostu zauroczyłam. Jest to szafa i komoda.
Szafa, słuchajcie, jest bardzo, bardzo pakowna. Ma półki, wieszak i szufladę, w której trzymamy bieliznę. Mamy wszystko fajnie sobie tutaj podzielone. Zamykam szafę, o przepraszam. Obok mamy oddzielne miejsce na półeczki plus jeszcze jedną dodatkową szufladę, w której trzymamy piżamki. Przechodząc do komody, na komodzie jest pierwsza niespodzianka, której Martynka nie widziała, czyli cudny kotek. Dodatki, jak widzicie, zostały w kolorze różu i turkusu. Tu na ścianie baletnica, a w komodzie, w szufladzie, Martynka ma swoje spineczki i gumeczki, przenieśliśmy do jej pokoju. A szafka służy nam teraz zamiast regału na Martynki. Możesz usiąść, zabaweczki, u góry zabaweczki, na dole gry. I wydaje mi się, że to jest dużo fajniejsze, słuchajcie, rozwiązanie niż regał, gdyż to wszystko jest fajnie schowane i bardzo fajnie wygląda. Te meble, powiem Wam, są naprawdę rewelacyjne, ja je uwielbiam. Teraz przejdźmy do atrakcji głównej, czyli tej cudnej pani na ścianie baletnicy, która jest kolejną niespodzianką dla Martynki, o której Martynka nic kompletnie nie wie, ale cudna. Obok łóżka jest pufka kotkowa, która służy nam na razie jako stolik nocny, i Martynki łóżeczko, które sama sobie wybrała, z pościelą w kotki, bo jakby inaczej, prawda? Także mamy pościel w kotki. Łóżko na razie, słuchajcie, jest na 1,70 m. Może kiedyś będzie na 2 metry. Na razie 1,70 m nam starcza. Tak wygląda kącik, w którym Martynka śpi. Tutaj doszły kolejne naklejki, gwiazdki siwe z różowym. A na parapecie kolejna niespodzianka, czyli kot. Zasłony, słuchajcie, zostały różowe, ich nie zmieniamy. One tu bardzo fajnie pasują. Przechodząc dalej, zamki, skrzyneczki, półeczki, tak jak było. Tyle, że zamiast unikornów teraz są kotki. I doszło nam fajne lustereczko. A tutaj stoją regały, które poprzednio widzieliście osobno. Teraz stoi jeden na drugim i służą nam po prostu jako regały na przechowywanie Lego, jak i książek. Książeczki mamy tu na dole i schowane jeszcze w szafeczce. Obok regału stoi biureczko. Biurka nie sprzedawaliśmy, gdyż naprawdę jest duże, fajne i Martynce bardzo fajnie się spędza tu czas. A nad biureczkiem pojawiła się półeczka z baletnicami. Oliwia, i jak myślisz? Spodoba się Martynce pokoik i niespodzianki? Czekamy tutaj na Martynkę? Słuchajcie, my czekamy na Martynę i zobaczymy, jaka będzie jej reakcja, co? Chodźcie do mnie. Yeah! Koleżanka też lubi kotki, nie? Razem. Udało się, udało się, udało się. Wszystkie niespodzianki gotowe. Pokój Martynki skończony. Teraz czekamy na Martynkę i zobaczymy, jak będzie wyglądać jej reakcja na te niespodzianki. Przyznam Wam się, że się starałam, naprawdę starałam. Co, Martynka ma kociaki w pokoju? I kogo na ścianie? Kto to jest? Baletnica! Taka duża, jaka jest duża? Taka? Wow! Okej, okay. Słuchajcie kochani, my się z Wami na dzisiaj już żegnamy. Pokazałam Wam, jak wygląda przemieniony Martynki pokój. Poprzedni pokoik możecie zobaczyć w poprzednim filmiku, żeby sobie porównać. A w następnym odcinku zobaczycie, jak będzie wyglądać reakcja Martynki na jej nowy, odmieniony pokoik. To co, żegnamy się? Robimy pa pa? Pa pa!
dajcie subskrypcję. Widzicie. Cześć. Cześć. Żegna się kto? Ma. I Oliwia. Pa, pa.